chciała zwrócić Państwa oczy przepiękne na Telebim, bo tam za moment obejrzycie Państwo jeden krótki filmik. Nikt też z naszych dziewczat nie ma na próbu. Spóźniając się. Która godzina? Pół do. A może powinny być, patrzysz? Trakasenki szykowacie, ich nie ma. Tak. Oj, duć musi. Aj, poznę, poznę. Ja z Białostoku biegłam. A ja się oni bulbu kapała, da obie nie zrobili. O. Dawaj, dawaj, kuczej. No, dawaj, lej. Śpiewany grudek jest dla mnie taką jakby moją częścią życia, tak? Bo już parę lat dobrze śpiewam. Wypoczywam na próbach, nabieram siły, energii na cały następny tydzień. Te piosenki białoruskie dają mi takiego kopa, można powiedzieć, że wtedy mogę cały tydzień normalnie pracować, wypoczywać i śpiewać. Na 25 lat naszego istnienia chciałabym, żeby ten nasz zespół potrwał jeszcze te 25 lat, ale nam dane te 25 lat, to żeby może my śpiewały 25 lat co najmniej, tak. A my będziemy śpiewać do końca świata jeden dzień dłużej. Zbieramy się, żeby śpiewać, żeby podtrzymać tradycje tutejsze. No, to wszystko. Aby nie zabywali i naszymi szlachami szli. I nasze pieśni śpiewali. Także zapraszamy młodzież do naszego zespołu, żeby wspólnie rozwijać naszą kulturę, środowiskową kulturę. Gdzie słyszysz śpiew, tam idź. Tam ludzie serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Prawda? Drodzy Państwo, filmik nagrany w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura, na który otrzymaliśmy dofinansowanie jako Dom Kultury. Jest jeszcze jeden, ale niech on zostanie taką moją słodką niespodzianką i tajemnicą. No i tak, skoro zobaczyli Państwo tutaj cztery zespoły na Telebimie, który niestety na chwilę, ale jest obniżony ze względu na wiatr, ale ostatnim zespołem, który oglądaliście, co tam było? Co zobaczyliście? Kapelę? Kapela Hutar była? Była! No i zobaczcie, Czary Mary, Kapela Hutar jest na scenie. Brawa, proszę Państwa, i ja już zmykam. Kapela Hutar! Witamy, szanowni słuchacze, witamy Bieszczadę! Przed Wami muzykanty Heradowskiej Ziemli Hutar! Dzień dobry.
фабрики не скрипали, что мы вязковцы рода ходили за грибами, освещение носы и отчували счастье душой и свободы. Качали щелу краба, летели в небесные и отчували счастье душой и свободы. Качали щелу краба, летели в небесные. А мы не скрывали, что мы не скромцы рода, что в бедности и праце пришлось нам пожить. И тонкие нам учили, прожитые на зоне, друг другом пощаду, красных людей цари. И тонкие нам учили, прожитые на зоне, друг другом пощаду, красных людей цари. Что мы без колки рунем, за это нас попадать, что вёской гонорить. И чуем мы душою, что в мире природы, без колцами нас люди, нехай же нас зовут.